Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak sprawnie można wyznaczyć, co jest ważne, tylko jednostronny, a dokładnie lewostronny przedział ufności dla nieznanej wartości średniej. Gdy mam następującą treść zadania, wykorzystując następujące dane, im są podane, wielkość próby to 49, wartość średnia z próby to 55, nie znamy wartości odchylenia standardowego w populacji generalnej, ale obliczyliśmy wartość odchylenia standardowego S równe 7. Odchylenie standardowego wiadomo z próby. I proszę przyjąć poziom ufności 0,97. Będziemy musieli zbudować przedział ufności dla wartości średniej. Jest to wyraźnie napisane w treści zadania. Czyli wartości średniej albo zastępczo mówić możemy o oczekiwanej w rozkładzie. Jeżeli wiemy, że mamy współczynnik ufności 0,97, to wartość krytyczna, która nam będzie potrzebna, a dokładniej z rozkładu normalnego, wynosi 1,88. Pytanie dlaczego? Po pierwsze musimy sobie powiedzieć, że jeżeli współczynnik ufności jest 0,97, to poziom istotności w takim badaniu to jest 0,03, czyli 3%. A jeżeli mam do zbudowania przedział ufności tylko jednostronny, my szukamy zawsze przy podwojonym poziomie istotności alfa, czyli nie przy 3%, przepraszam, tylko przy 6%. I jeżeli mam do wykorzystania tablice dystrybuenty rozkładu normalnego, co są najbardziej popularnymi tablicami dla rozkładu normalnego, zawsze liczyliśmy 1 minus alfa przez 2. 1 minus alfa przez 2. Ja tu specjalnie już pisałam to podwojoną alfę, bo do szukania my musimy właśnie wstawić podwojony poziom istotności alfa. A więc to, co potrzebujemy znaleźć, to jest 1 minus 0,03, czyli 0,97. I tą wartość szukamy w środku tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. I jak tak po kolei patrzymy, to 0,97 gdzieś w tych okolicach się nam pojawia i tutaj te wartości rosną, tak, widzimy, że jest 0,97, ale pytanie, czy wziąć tą liczbę 0,969 jako bliższą, czy tą? Ja bym powiedziała, że tutaj brakuje tylko 54 po przecinku, po którymś miejscu po przecinku, a tutaj już mamy na plus 6,2,1, czyli ten wynik jest już bliższy. I nas interesuje, od jakiego to jest wiersza i jakie jest to kolumny. Jest to od wiersza równego 1,8 i od kolumny 0,08. A więc naszą wartością krytyczną, którą my musimy w tym momencie znaleźć, jest wartość 1,88. I teraz możemy kontynuować. Jeżeli wiemy po kolei, że mamy do policzenia średnią arytmetyczną, czyli jest podana już w treści zadania średnia arytmetyczna, ale z próby na poziomie 55 jednostek, wiemy, że odchylenie standardowe z próby to 7 i średnia to jest wartość w populacji generalnie, którą my właśnie szacujemy, w jakim to przedziale mogłaby się zawierać. Mówimy równocześnie, że odchylenie w populacji generalnej, czyli w całej dużej zbiorowości nieokreślonej liczbowo, nie jest konkretnie znane. Nawet jeżeli napisane jest, że cecha ma rozkład normalny, ale nie jest podane, ile wynosi odchylenie standardowe, my uznajemy, że sigma jest wartością nam nieznaną. Ostatnią informacją, jaką możemy wyciągnąć z treści zadania, jest to, że liczba obserwacji, zwana inaczej wielkością próby, to 49 jednostek. My wiemy oczywiście z, jakby z wzorów podstawowych, bardziej uproszczonych, że wzorów na szacowanie, czyli budowę przedziałów ufności dla średniej, mamy zawsze kilka wariantów. Czy ja buduję przedział ufności typowy, dwustronny, czy jednostronny, który jest mniej typowy, jak już mogę sugerować. Zasady jakby są takie same.
czyli nas interesuje na początek, czy jeżeli jest napisane, że rozkład zmiennej losowej w populacji generalnej jest normalny, ze znanym odchyleniem standardowym w populacji generalnej, czy nie, to u nas odpowiemy nie, nie ma takiej informacji. Wtedy jest kryterium wielkości próby. Jeżeli ja wiem, że mamy zbudować przedział równości dla średniej w populacji generalnej, ale z nieznanym odchyleniem standardowym w populacji generalnej, to my musimy wtedy już wiedzieć, czy próba jest duża, czy próba jest mała. U nas próba przekracza 30 obserwacji, czyli my możemy powiedzieć, że próba jest liczna. Wówczas na pewno korzystamy z rozkładu normalnego. Jeżeli próba jest duża, tak jak u nas widać, przekracza 30, to korzystamy ze wzoru, który jest tutaj pokazany poniżej. Jak odróżnić przedział lewostronny od prawostronnego? Jeżeli przedział jest lewostronny, to my musimy policzyć tylko po lewej stronie znajdującą się dolną granicę przedziału ufności. A więc przedział ufności jest niemal identyczny z tym, co przedział ufności taki zwykły dwustronny, tyle że musimy policzyć tylko lewą stronę takiego przedziału jakby dwustronnego, co jest ważne przy podwojonym poziomie istotności. Zaś po prawej stronie tego przedziału ufności mamy nieskończoność plus nieskończoność, a więc możemy powiedzieć, że średnia będzie się zawierała między tą wartością a samą nieskończonością z pewnym określonym prawdopodobieństwem w tym zadaniu 0,97. A więc gdy wszystkie dane z treści zadania podstawimy, czy średnią, czy znalezioną krytyczną przy poziomie podwójnej alfy, o odchylenie z próby i pierwiastek z próby, otrzymamy wzór, i czy powiedzmy już wynik, na przedział ufności lewostronny dla średniej. Zostaje nam tylko zinterpretowanie tego, że przy współczynniku ufności 0,97, czyli przy 97%, średnia tej analizowanej cechy zawiera się w przedziale od tej wartości do nieskończoności w pewnej jednostce. Jeżeli oczywiście byłyby to koszty, to byśmy pisali o średnich kosztach, na przykład w milionach złotych. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek,
Co do sposobu rozwiązywania zadania, to nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.